Dzisiaj wielki debiut Jerzego Brzęczka w reprezentacji Polski, a my zapraszamy na program w Polu K. Jako się rzekło, Jerzy Brzęczek rozpoczyna swoją wielką przygodę z reprezentacją Polski, a na program w Polu K zapraszają Kacper Sosnowski i Piotr Majchrzak. Kacper, bardzo trudny rywal na początek. Jerzy Brzęczek mierzy się z reprezentacją Włoch, która zawsze jest mocna. Oczywiście nie grała na ostatnim mundialu, pierwszy raz od 1958 roku, ale jeśli popatrzymy na nazwiska, naprawdę one nadal robią wrażenie. No tak, no jakby patrząc tak obiektywnie na to, co w polskiej kadrze się działo lat temu, 5, 10, 15, 20, to można powiedzieć, że Jerzy Brzęczek rzeczywiście to wejście w reprezentację ma z dotychczasowych trenerów chyba najtrudniejsze. Dlaczego najtrudniejsze? Bo tak jak mówiłeś, przede wszystkim mocny rywal Włosi. A przypomnę, że te nasze towarzyskie ostatnie mecze, bo jednak ostatni selekcjonerzy wchodzili w kadrę grając towarzysko, więc to też trochę inny wymiar piłki nożnej. Grali ze Słowacją, grali z Estonią, grali z Rumunią, a więc teoretycznie rywale, którzy może... Niższa półka. No tak, no jednak Italia, jak słyszymy Italia, jak słyszymy Balotelli, Insigne i tak dalej, jak słyszymy Mancini na ławce, no to Bonucci, to jednak... Chiellini. Tak jest, no to jednak robi wrażenie, podgrzewa atmosferę troszkę. I też zwrócił mi uwagę na jedną fajną rzecz Wojtek Szczęsny, który być może zagra w bramce reprezentacji Polski, a może nie zagra, bo to, ale do tego pewnie jeszcze przejdziemy. Na fajną rzecz mi zwrócił uwagę, że to są właśnie ci Włosi, którzy jednak też zaczynają budować tą kadrę trochę na nowo, trochę po staremu, a trochę na nowo, że oni też po tym paśmie, jak on to nazwał, kilkunastu miesięcy bez wielkich sukcesów, no po prostu chcą zrobić otwarcie. Liga Narodów UEFA to jest jednak nowy produkt, to nie są mecze towarzyskie, to są mecze o punkty. O pieniądze? O pieniądze, duże pieniądze, bo tam jest kilka milionów nawet gdzieś euro w grze. To są mecze, po których można wejść do Mistrzostw Europy. Oczywiście ja nie mówię, że to jest hop-siup, ale jakby gdzieś tam na horyzoncie ta nagroda jest. Więc no właśnie, ważna rzecz, trudna rzecz dla Jerzego Brzęczka i tym bardziej jesteśmy ciekawsi, jak polska kadra, która też lekko pozmieniana po mundialu sobie z tym poradzi. No tak, Roberto Mancini bardzo komplementował naszych zawodników na konferencji prasowej. Taka mocna kurtuazja wjechała tam, bo mówił, że Polska nadal jest wśród jednych z najlepszych drużyn w Europie, mimo tego nieudanego mundialu. No ale my wiemy, że nasza reprezentacja ma bardzo duże problemy w swoich szeregach. Przede wszystkim w zestawieniu linii obrony, no bo jeśli popatrzymy na to, jak wygląda nasza obrona, jak będzie wyglądała nasza obrona w dzisiejszym spotkaniu, no to są w niej zawodnicy, którzy grają bardzo mało. Tak. To będzie, znaczy słowem, którą trzeba określić tą obronę, będzie nowość, niepewność. Brak stabilności. Tak. No a trochę może też gdzieś na końcu tego strach. Ja rozmawiałem z Marcinem Kamińskim, a więc człowiekiem, który miał dużą szansę znaleźć się nawet w meczu z Włochami od początku gdzieś tam zestawienia tej defensywy. Pewnie ostatecznie jeszcze tą rywalizację się okaże, że wygrał Jan Bednarek, bo też takie głosy i z Polski, i z Włoch teraz dochodzą, co zresztą też Sebastian Staszewski zaznaczał, prezentując swój skład na sport.pl. Tak, to zaraz pokażemy. Natomiast też mi Kamiński jedną fajną rzecz powiedział. No ale do tej nowości i do tego, że nie wiemy, co będzie, musimy się przyzwyczaić. I zwrócił uwagę na taką fajną rzecz. Spytał mnie, a pamiętasz, jak zaczynał Nawałka swoje zestawienie i swój pierwszy mecz? Ja mówię, no też tam powołał tych koszników, wielu debiutantów. No tak, tylko że wtedy u Nawałki ta obrona, można powiedzieć, była jeszcze bardziej eksperymentalna, bo składała się z takich nazwisk jak Olkowski, Kamiński, Jędrzejczyk, Kosznik. No tak sobie teraz na to popatrzymy, no to rzeczywiście możemy powiedzieć, że to był duży eksperyment i że to było jakieś duże ryzyko i że po prostu chciał Nawałka wejść w pierwszy mecz sprawdzając. No wszyscy mieli u niego carte blanche, tak samo jak u Brzęczka. I jednak myślę, że jak tak porównamy sobie to, z czym startował wtedy Nawałka w meczu ze Słowacją, który notabene przegrał 0-2, który nie był najlepszym spotkaniem, ale przypomnijmy sobie o tych kosznikach, czy chyba pierwszy raz tam tak grających Kamińskim z Jędrzejczykiem, no to też dla nich była pewna nowość, na co on mi zwracał uwagę, ale powiedział, no takie rzeczy w futbolu się dzieją. Na przykład. No tak, no to był prawda, to był te zaskoczenia wtedy Nawałki, teraz mamy zaskoczenia Brzęczka i teraz mamy tą obronę, o której rzeczywiście mówiłeś. Obronę, która no, w takim zestawieniu okaże się, że jest w 75% albo w 100% inna niż na meczu otwarcia mundialu. Oczywiście to dużo, to mało, ale jakby został z Brzęczek do tego zmuszony.
Możemy pokazać statystyki, jak wygląda liczba minut spędzonych na boisku u naszych piłkarzy z linii obrony. No widzimy, że tutaj zdecydowanie najwięcej gra Kędziora, który grał też w eliminacjach Ligi Mistrzów, stąd już aż 11 meczów rozegranych. No ale na czerwono zaznaczyliśmy piłkarzy, którzy zagrają prawdopodobnie dzisiaj, więc oprócz Kamila Glika, który stanowi ten trzon naszej reprezentacji, to mamy zawodników, którzy zagrali odpowiednio dwa mecze, jeden mecz i jeden mecz, czyli Reca i Bednarek po 90 minut. I to też należy zauważyć, że Bednarek w Pucharze Ligi, a nie w lidze. A Reca zagrał jeden mecz na lewym skrzydle, a nie na lewej obronie. Popełnił tam tyle błędów taktycznych, że trener powiedział, że nie, chłopie, ty musisz na razie przygotować się do taktycznego podejścia do Serie A. No więc jakby co do Glika, to w ogóle jego nie omawiajmy, bo to jest jakby nie ma co. Sprawa, tak, taki wiadomo, nasz Bonucci, taki... Chiellini, czy jak to tam sobie go nazwiemy w polskim wydaniu, jakby trzymając te proporcje, ale to, co będzie działo się dalej, rzeczywiście, no tak, Bereszyński mówi, że niby mało grał, Serie A też jakby troszkę go będę usprawiedliwiał, zaczęła w połowie sierpnia... Znaczy on grał... Trzeba przyznać, bardzo dobrze też, o tak. No właśnie, no jakby 90 minut jego w meczu z Napoli, to podejrzewam, że da mu dużo więcej niż no nie wiem, 90 minut Bednarka w meczu chyba z Brighton, którym tam dostał żółtą kartkę, zagrał. To był jego jedyny rzeczywiście mecz w tym sezonie w Anglii. Trochę to było mało. Trochę to było mało, natomiast Bednarek, jak z nim tak rozmawialiśmy na korytarzach podczas zgrupowania, on bardzo był zadowolony i zwracał uwagę, że to jest jednak zupełnie inne wejście do kadry, będąc po 90 minutach gry gdzieś tam jednak na wysokim angielskim poziomie. I on się z tego meczu z 28 sierpnia, bo wtedy było to spotkanie, bardzo cieszył i powiedział, że ja wiem, panowie, że ja nie gram, wiem, że mam ten swój czas, który teraz zacząłem na ławce, ale podobnie było w poprzednim sezonie. Zwraca mi też Kamiński uwagę, który jest w sumie dobrym kolegą Bednarka, że to jest człowiek, który niezwykle dobrze przepracowuje w klubie treningi, ćwiczenia. On robi dwa razy więcej niż inni zawodnicy. To jest człowiek, który się bardzo stara. I też zwrócił mi na to Kamiński uwagę, że to tym sobie mógł Bednarek pod koniec tamtego sezonu wygrać wejście do Southampton i zagrać te 5 czy 6 meczów pod koniec sezonu. Więc jakby był troszkę od tego Bednarka spokojny, bo ja go tak też podpytywałem, czy ty, czy Bednarek. Też nowa sytuacja Kamińskiego jakby, bo zmienił niedawno klub, ale on by jakby sugerował mi, że Bednarek jednak jest tym człowiekiem, o którym trenerzy wiedzą, że swoją pracę domową odrobi od A do Z, problemów ze zdrowiem nie ma, więc chyba to jest też ta siła Bednarka w kadrze, że go po prostu trenerzy chcą próbować i wstawiać. O ile możemy być spokojni o zawodnika, no, który grał jakby nie było na mundialu, no to na pewno nie możemy być spokojni o naszego lewego obrońcę, nowego lewego obrońcę, czyli Arkadiusza Arece. Oczywiście on tam gra nieco z konieczności, no bo kontuzji doznał Maciej Rybus. Mówi się o tym, że on wywalczył sobie miejsce w składzie dobrymi treningami w Warszawie, które naprawdę były bardzo owocne w jego wykonaniu, no ale wiemy, że to jest zawodnik, który oczywiście grał na lewej obronie, na lewym wahadle, bardziej na lewej obronie w Wiśle Płock w poprzednim sezonie, no ale na razie wejście do Serie A ma bardzo trudne. No tak, jakby nie... A wiadomo, z kim się mierzy. Będzie mierzył się prawdopodobnie z Bernardeskim albo z Chiesą. Tak to wygląda. No więc jakby zderzenie Reca-Bernardeski... Tak to może wyglądać. Trudno mi to jest opisać słowami, no bo tak naprawdę wziął brzęczek człowieka, który jest człowiekiem z ekstraklasy. No nie bójmy się tych słów, tak? No, transfer w te lato, tak jak mówiłeś, do Włoch, ale to jest na razie transfer. Z tego nic nie wynika. Te 90 jego minut, gdzie tam trochę pobiegał po boisku i miał też... problemy z przejściem na ten włoski szybszy, no tam jest, tam się gra inaczej. Przede wszystkim jest... taktyka, to podkreśla Bartosz Bereszyński, że oni zajęć takich z piłką, całymi formacjami mają 1-2 w tygodniu, reszta to jest ćwiczenie formacji defensywnych. No bo ta obrona jakby u Włochów jest bardzo ważna i mam wrażenie, że Reca dalej może mieć problemy w nie najmocniejszym włoskim klubie i w tym zderzeniu jednak z tą włoską, nie wiem jak to nazwijmy, no jakąś taką może nawet lokomotywą już, popularne słowa z tym Bernardeskim, no w ogóle z włoskim atakiem, może Zapa mieć Costą tak, też może się włączać. I też takie miałem wrażenie, że pewnie na to trener Mancini może zwracać uwagę, żeby te włoskie ataki jednak starać się kierować tą ich prawą stroną, gdzie trafią właśnie na naszą słabszy element defensywy. No oni Bereszyńskiego znają, tak? Jakby ja rozumiem, że starcie Bereszyńskiego z Insigne
pewnie Beres jakby nie ma się czym stresować, czym przejmować. Zresztą jakby w ostatnim meczu w Napoli, gdzie tam przez pierwsze 45 minut panowie mieli kilka okazji, żeby naprzeciwko siebie stanąć, no to jakby Bereszyński też jest w tej dobrej sytuacji, gdzie nawet z tego poziomu gdzieś tam psychologicznego, no on się przed tymi Włochami z wielkimi nazwiskami na koszulkach, on się tego nie przestraszy, bo on to, można powiedzieć, prawie ma na co dzień, a to też jest piłkarz, który jakby z każdym meczem jest coraz bardziej wartościowy, on gra i wie, że to jest włoski futbol. O zderzenie Recy z piłką z Półwyspu Apenińskiego rzeczywiście możemy się obawiać. Obym się mylił. No tak, jeśli Reca zostanie tam wciśnięty, włożony na obroty przez Bernardeskiego czy Zapakostę, to naprawdę może mieć taki mały rollercoaster. Będzie się musiał długo odkręcać po tym wieczorze. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Tym bardziej, że jeszcze dwa słowa do Recy. To też był piłkarz, który był długo na obserwacji, jeżeli chodzi o cały sztab Brzęczka. Koledzy Jerzego Brzęczka jeździli do Włoch, tylko jeździli tam i nic nie mogli zobaczyć, bo to był człowiek, który, tak jak mówiłeś, w tych pierwszych kolejkach Serie A grzał ławę, grzał trybuny. W związku z tym to były takie wycieczki, które bardziej służyły na rozmowach z tym piłkarzem, no ale trochę przyjeżdża jako... Raczej piłkarz niegotowy do gry. Jako piłkarz niegotowy, no. Po kilku treningach w Warszawie i jednym we Włoszech. Możemy szybko zobaczyć, jak wyglądać może skład reprezentacji Włoch. Tak to pokazują włoskie media. Oczywiście mówi się o tym, że może grać Benassi, może grać ktoś inny, może grać Bernardeschi, być może zagra Chiesa, a Bernardeschi będzie nieco cofnięty do drugiej linii. No ale naprawdę siła ofensywna Włoch robi olbrzymie wrażenie. Nawet sam Balotelli, który wraca do reprezentacji, już mówi wiele. Zresztą Balotelli się zmienił, Balotelli strzela bramki we Francji. Dlatego... To już nie jest ten niegrzeczny chłopiec, z którego też we Włoszech się śmiano, jednak zauważono tą francuską przemianę u Balotelliego. To jest człowiek, przypomnę, który w poprzednim sezonie w Nicei 18 goli, jeszcze wcześniej jakbyśmy wrócili, a wtedy grał chyba nawet mniej niż w ostatnim sezonie, strzelił tych goli 15. To nie jest niegrzeczny pan na boisku, który tylko ma wieczną pretensję już do kolegów, ma odpowiednie zapisy w kontrakcie, które gdzieś tam troszkę go trzymają do pionu i za wszystkie takie, nazwijmy to, wykroczenia związane z zachowaniem, wykroczenia drogowe, wykroczenia z tym złym prowadzeniem się, one jednak troszkę go trzymają, bo tam tych euro jednak musi sypnąć, a może też już po prostu dojrzał, bo już nie ma 20 kilku lat, tylko bliżej mu do 30, więc też to jest inny Balotelli. Też fajna rzecz, zwracał na to uwagę Wojciech Szczęsny, bo zapytałem go o to, jakie ma wspomnienia z ostatniego meczu z Włochami. Szczęsny w reprezentacji od 8 czy 9 lat, z Włochami mierzył się tylko raz. I to był taki mecz we Wrocławiu, w którym właśnie Balotelli wtedy strzelił mu takiego gola z 20 kilku metrów. Ta piłka tak długo leciała w środek bramki, a że Szczęsny trochę do przodu wyszedł, no to ta piłka wpadła mu gdzieś tam za kołnierz i powiedział, nie było tak, jakbym chciał przy tej interwencji, ale pewnie będzie miał on albo Fabiański Balotellego na pewno na oku. Tak, mówisz Wojciech Szczęsny, właśnie możemy pokazać skład reprezentacji Polski, który jest awizowany przez Sebastiana Staszewskiego ze Sport.pl. Według niego właśnie w bramce Szczęsny, dalej od prawej strony w obronie Bereszyński, Glik, Bednarek oraz Reca. Druga linia to jest Krychowiak z Klichem w środku, przed nimi prawdopodobnie wysuniętych trzech zawodników, Błaszczykowski, Zieliński i Kurzawa, co interesujące, no i jedynym osamotnionym napastnikiem ma być Robert Lewandowski, czyli chowamy na ławce zawodników, którzy są w dobrej formie, jak Milik i Piątek, a wystawiamy do składu piłkarzy, którzy nie grają, którzy są w słabej formie, albo nie wiemy, w jakiej są formie, bo na przykład jak Kuba Błaszczykowski zagrali tylko 7 minut w tym sezonie. No tak, no jakby ciężko mi to zupełnie Kuby bronić i ja też zawsze jestem zdania, że jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, a ostatni mecz Kuby, no przepraszam bardzo, ale 7 minut w pucharze Niemiec, jakby trudno to rozpatrywać i trudno mówić, jakim piłkarzem obecnie jest Kuba Błaszczykowski. Natomiast jeżeli jakby to jest ten kasus, tak jak robił Nawałka, że Błaszczykowski, Nawałka miał takie twierdzenie, Błaszczykowski na boisku stoi mądrzej niż kilku piłkarzy, którzy na jego pozycji miałoby biegać, bo on się tak potrafi ustawić, tak potrafi podać, tak potrafi zwrócić jakby uwagę koledze na to, co się dzieje dookoła, że to była ta rzecz, za którą jakby Nawałka ciągnął troszkę za uszy już potem Błaszczykowskiego. A Brzęczek? I to było widać w meczach Błaszczykowskiego, gdy on nie szalał w ofensywie, tylko właśnie gdzieś tam zabezpieczał na przykład obronę, jak chociażby na Euro 2016. Strzelił tam bramki, ale może nie szalał na skrzydle. No właśnie, no też już jest Błaszczykowski, który już w swoim wieku nie jest taki przebojowy. Prędkość już spada, bo to są te rzeczy,
które niestety no, wieku się nie oszuka, więc on już nie tą swoją przebojowością, szybkością może na tym skrzydle robić różnicę, tylko tym, jak mądry będzie. Nie jest też do końca tak, bo zaraz się pewnie zacznie jakaś dyskusja, dlaczego jak Błaszczykowski jest, to nie ma Grosickiego, ale nie jest jakby do końca tak, że Błaszczykowski jest też człowiekiem, który przez ostatni miesiąc nie robił nic. Ja sobie zacząłem sprawdzać też jego jakby przygotowanie, wejście do sezonu. Od 26 lipca jest w pełnym treningu. Tak, jest w pełnym treningu i to też gra mecze, bo tam tych, z tego co pamiętam, Wolfsburg miał tych spotkań 5 czy 6 czy nawet więcej i Błaszczykowski był tym człowiekiem, który też na te mecze wchodził. No ja go gdzieś tam w starciu ze Stadren oglądałem i to był, oczywiście to były obszerne skróty, ale to też był taki Błaszczykowski, jakiego chcielibyśmy gdzieś tam oglądać. Dostał piłkę, zszedł do środka, strzelił celnie z dystansu, próbował fajnie podać, próbował rzeczywiście pójść prawą stroną. No więc to też jakby nie jest piłkarz taki jak Grosicki, który przyjechał gdzieś pod koniec lipca ze swojego urlopu i właściwie wszedł w treningi od sierpnia, ale w te treningi to wszedł w taki sposób, że gdzieś bardziej już myślał o zmianie klubu, bo wiedział, że w Hal nie pogra i właściwie wylądowałby w kadrze tylko z 20 minutami gdzieś tam w Pucharze Ligi Angielskiej. Więc to też nie jest ten sam przypadek. A Bundesliga też jakby zaczęła grać 23 czy któregoś sierpnia swoje mecze, więc no myślę, że po prostu chce Brzęczek zobaczyć, a wiem, że był w Wolfsburgu, wiem, że rozmawiał z trenerem Wolfsburga i wiem, że dostał zapewnienie, że Kuba jest osobą, która nie jest kierowana w Wolfsburgu tylko na ławkę rezerwowych. W związku z tym tak troszkę albo na trybuny, jak ostatnio. Albo na trybuny. W związku z tym być może to powołanie też jest wynikiem tego, że wierzy Brzęczek w swojego, no właśnie, no to też jakby rodzina, ale w swojego człowieka, który ma jednak w Bundeslidze nie być statystą i który wierzy, że zrobi na tym boisku różnicę. Ale weryfikacja będzie w meczu z Włochami, bo jak to będzie weryfikacja negatywna, to Brzęczek będzie miał duże trudności, żeby... I pojawią się duże kontrowersje. Tak, na koniec jeszcze możemy zauważyć, wiele kibiców, ekspertów mówiło, że Polska z Włochami powinna zagrać w ustawieniu 4-3-3, no bo mamy bardzo dobrych piłkarzy grających w drugiej linii, w dobrej formie, no i też mamy fenomenalnych napastników w tym sezonie, jak Piątek, Lewandowski, a także Milik, który gra bardzo dobrze. Możemy jednak pokazać taką pewną statystykę Jerzego Brzęczka, jak on ustawiał swoje drużyny, konkretnie Wisłę Płock w poprzednim sezonie na 38 meczów, aż 32 spotkania były w ustawieniu 4-2-3-1. 5 razy zdecydował się na 4-4-2 i raz na 4-1-4-1. Zawsze czterech obrońców jest, czyli na razie nie zanosi się na jakieś wielkie eksperymenty z trójką obrońców. Nie, czwórką z tyłu zagramy, to jest pewne. Brzęczek mówi, że on nam trójce na razie nie myśli. Tak, ale jeśli chodzi o tych trzech napastników, to Brzęczek mówi, że jest to jakaś szansa, ale będzie mu bardzo trudno upchnąć tych wszystkich trzech piłkarzy grających ofensywnie w jednej drużynie. Zresztą widzimy to po tym składzie, że raczej się od początku kadencji zapowiadało, od pierwszej konferencji, że on będzie grał tym 4-2-3-1, może z jakimiś słabszymi rywalami, z dwójką napastników. Myślisz, że Piątek dostanie szansę na koniec? Pytanie? Też trudno wyjść jakby na zderzenie z Włochami z trójką napastników, bo też tak zaraz Smudy Hiszpania przypomni, gdzie on tam odważną piłkę do przodu chciał grać i wróciliśmy po prostu z łzami w oczach. Piątek moim zdaniem dostanie szansę na tym zgrupowaniu. Nie wiem, czy to będzie w meczu z Włochami, aczkolwiek podejrzewam, że tak. Oni się go boją mocno. Tak jest. To jest jednak piłkarz z kilkunastoma golami na koncie we Włoszech. To jest piłkarz, który nie tylko w sparingach strzelał, ale też w pucharze, w lidze. No, 4 gole. Znakomite wejście. Człowiek po prostu, który wszedł z polskiej ekstraklasy, pojechał do Włoch jak po swoje. Oni się go boją i tak na mój nos, a też wiem, że Piątek jest chwalony przez kolegów na to, jak prezentuje się na treningach. Powiedział Szczęsny, tak, Piątkowi też wpadało na tych treningach. W związku z tym mam takie wrażenie, że być może z Włochami dostanie swoją szansę gdzieś tam w drugiej połowie, a jeżeli nie, to będzie piłkarz, którego będzie chciał sprawdzić w większym wymiarze w meczu z Irlandią. No tak, mimo wszystko, 3 mecze, 7 bramek o punkty w słabym, jakby nie było, klubie, nie z jakiegoś topu Serie A, może robić duże wrażenie. My odsyłamy Was oczywiście do tekstu, który pojawił się na sport.pl, a także na cały dzisiejszy dzień ze sport.pl, bo tam mnóstwo tekstów, także z Bolonii, w której będzie dzisiejszy mecz. Tam jest oczywiście Sebastian Staszewski i nadaje, więc zapraszamy na sport.pl, a my dziękujemy za dzisiejszy odcinek, a żegnają się z Wami Kacper Sosnowski i Piotr Majchrzak. Do zobaczenia.